Dzień dobry. Witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Dziś postanowiłem przybliżyć Państwu genezę święta kończącego okres karnawalu, czyli zapustów. Przez wieki było uważane, że aby przeżyć 40 dni postu, najpierw należy hucznie świętować zapusty. Skąd wzięło się to święto i czy rzeczywiście świętowano je wcześniej aż 7 dni? I czy źródeł tego święta należy szukać w ludowości oraz kulturze agrarnej? Odpowiedzi na te i inne pytania w dzisiejszym odcinku. Tomasz Bożorocki, zapraszam! Dla wielu z nas zapusty jest to święto, które kończy okres karnawalu i wprowadza nas do Wielkiego Postu. Ludzie często kojarzą zapusty z hałaśliwą, huczną zabawą oraz suto zastawionymi stolami. Jednak czy to jest najważniejsze w czasie zapustów? Etnolodzy zaznaczają, że zapusty są po to, by przypomnieć człowiekowi o jego nierozerwalnej więzi z przyrodą oraz ziemią. W czasie karnawalu zapustowego możemy obserwować różnego rodzaju zwyczaje, których celem jest obudzenie ziemi po zimie oraz zapewnienie urodzaju na nadchodzące pory roku, jak chociażby potrząsanie drzewem czy polewanie ziemi wodą. Przez wieki w czasie zapustów nie brakowało wróżb i przepowiedni, których celem było wypędzenie zimowych demonów z obejść oraz domostw. Między innymi w XIX-wiecznej Litwie wierzono, że tego dnia nie można wykonywać żadnych trudnych prac, ponieważ trudna praca wykonana w zapusty może ściągnąć nieurodzaj oraz sprawić, że cały nadchodzący okres będzie przepełniony trudną pracą oraz znojem. W zapusty szczególnie bacznie obserwowano przyrodę oraz aurę pogodową. Wierzono, że tego dnia można przewidzieć pogodę na cały nadchodzący rok. Ludzie mawiali, że jeżeli w zapusty świeci słońce, to oznacza, że wiosna będzie wczesna i wcześniej trzeba będzie wyjść w pole, by je zasiać. Jeżeli w zapusty pada deszcz, to oznacza, że nadchodzący rok będzie urodzajny. Natomiast, jeżeli w zapusty pada śnieg, to odbierano jako znak, że i święta wielkanocne będą w śniegu. W XVIII wieku na Litwie zapusty obchodzono bardzo hucznie. Tego dnia ludzie plątali sobie figle nawzajem i oczywiście nie mogło obejść się bez procesji przebierańców. Takie procesje prawdopodobnie miały podłoże kultury pogańskiej. W dokumentach jezuickich z XVIII wieku zapisano, że chociaż Litwini są dawno ochrzczeni, jednak wciąż trwają przy starych obrzędach, szczególnie w czasie zapustów. W czasie zapustów nie przestrzegano umiaru w jedzeniu. Faktycznie spożywano w ciągu dnia od 7 do 12 posiłków. Litwini mawiali, jedz tyle, by brzuch był twardszy od karku. O gastronomii zapustowej porozmawiam ze znawcą historycznej gastronomii, profesorem Uniwersytetu Wileńskiego Rimvidasem Laužikasem. Panie profesorze, czy rzeczywiście w XIX-wiecznej Litwie, a jeszcze wcześniejszej nawet, jedzono aż tyle dużo razy w ciągu dnia w czasie zapustów? No, nie tylko tego samego dnia, ale też kilka dni wcześniej, bo czasem są takie śmieszne zapisy, że tego samego dnia jadło się 12 razy na dobę, dzień wcześniej 8 razy, 2 dni wcześniej 6 razy, a 3 dni wcześniej 4. Powiedzmy, że to był taki proces prowadzący do tak obfitego posiłku, bo tak naprawdę w gastronomicznym sensie zapusty to był czas objadania się. Zbliża się post, zbliża się Wielki Post, post przed Wielkanocą i trzeba było dużo się najeść. Bardzo tłusto, bardzo mięsnie. A jakie były tradycyjne dania zapustowe?
Tai ko gero vienas iš seniausių buvo šiupinys. Chyba jednym z najstarszych dań to był siupinis. Wspomina się o nim już w XIX wieku w zachodniej części Litwy, na Żmudzi, na Małej Litwie i Litwie Środkowej. Było to danie złożone z roślin strączkowych typu groch, fasola, z kaszy jęczmiennej, miało dużo tłuszczu, można było dodać do niego ogon wieprzowy, a kto go znalazł, ten był określany szczęściarzem. Drugie danie to bliny, naleśniki lub placki, które są bardziej przysmakiem wschodniej Litwy, ale obejmowały chyba jej całe terytorium. Były one tłuste, smażyło się je na smalcu, gdyż w tamtych czasach w oleju smażono tylko podczas postu. W dawnych czasach smalcem przesiąknięte były różnego rodzaju placki. W zależności od zamożności domu, bliny razowe czy nawet już ziemniaczane mogły się pojawić pod koniec XIX wieku. Mamy też ciekawe dania w zależności od regionu. Na przykład we wschodniej Litwie w kierunku Wilna są łazanki, czyli kawałki ciasta, które się gotuje i podaje na różne sposoby. Na tych terenach, gdzie był kontakt z kulturą niemiecką, czyli północna Litwa, w szczególności miasta, mamy coś takiego jak pampuszki, czyli w zasadzie kulki z bardzo dobrej mąki pszennej, ciasta na zakwasie, smażone na tłuszczu. Coś w rodzaju teraźniejszego pączka. W późniejszych czasach w miastach mamy pączki i faworki, czyli chrusty, których też nie smażono w oleju, ale na smalcu. Ale do dnia dzisiejszego zachował się stereotyp chyba, że na zapustę obowiązkowo trzeba jeść bliny. Dlaczego właśnie bliny? Ponownie, ponieważ pod koniec XIX i na początku XX wieku były one powszechnie na całej Litwie kojarzone z zapustami. Inną rzeczą jest to, że prawdopodobnie był to rodzaj posiłku, na który przepis łatwo się przekazuje dalej i lekko się je przygotowuje. No bo siupininie w dzisiejszych czasach nie każdy by zjadł. Zaś naleśniki, bliny są dobrze znanym daniem, które można urozmaicić na różne sposoby. Ich popularność zaczyna się w okresie międzywojennym, i od tego czasu stają się całkowicie dominującym posiłkiem. A na Wilnoszczyźnie? Na Wilnoszczyźnie jest miasto. Wilno jest miastem, więc wpływ blinów jest tutaj duży. Oczywiście mamy różne placki, ale są też pączki, faworki, bo te dania stawały się popularne w miastach i stały się elementami kultury miejskiej. Mogą to też być tak zwane pampuszki, czyli dawne pączki zrobione z ciasta na zakwasie, albo takie bardziej luksusowe, z twarogiem, czyli trochę inny rodzaj pączka. No i oczywiście chrusty. Najstarsze przepisy na faworki pochodzą z XVII wieku, ale to takie danie, które wymagałoby osobnej historii. Myślę, że ich związek z zapustami jest dość późny. Po prostu to jedno z tych dań, tak jak pampuszki, które było smażone na smalcu, a jeśli chodzi o smalec, to ten jest kojarzony z zapustami. Ma być dużo i tłusto. Pan badał diety szlachty oraz mnichów. Czy te diety na czas zapustów różniły się? Dwie podstawowe rzeczy doprowadziły do różnicy w tych dietach. Pierwszą jest klasa społeczna, do której się należało. Drugą przynależność, do której się z religii. Oczywiście, skoro mówimy o przestrzeni katolickiej, przynależność do klasztoru oznaczała, że wymagania religijne były znacznie surowsze niż dla zwykłego szlachcica, który nie jest mnichem. Więc w przypadku osób zakonnych, oczywiście prowadzony był znacznie ostrzejszy post. A jak było na zapustę? O ten było bardzo podobnie. To znaczy, jeśli mówimy na przykład o Wilniaus jezuitu, mój kolega. A tam było bardzo podobnie. To znaczy, jeśli mówimy na przykład o wileńskim kolegium jezuickim, to mówimy o statusie społecznym, który był porównywalny do szlachty z wysokich sfer, takich jak Radziwiłłowie czy Sapiehowie. Faktycznie zachowały się dokumenty, że jedzono dużo dań mięsnych naprawdę wysokiej jakości, takich jak cielęcina, wołowina, gęsina, indyk. Robiono mięsne tarty, na przykład w niedzielę przed zapustami na początku XVIII wieku i w dniu samych zapustów. Jedzenie było o wiele bardziej obfite. Podawano więcej mięsa, a także liczba potraw była większa niż zwykle.
Dawna zabawa zapustowa na Wileńszczyźnie, szczególnie w okresie międzywojennym, to było coś. Bawiła się razem cała wieś, a niejednokrotnie bawiło się kilka wiosek razem. Oczywiście obfito pito i jedzono, a mieszkańcy prześcigali się w coraz to weselszych grach. Nieodłącznym elementem takiej zabawy był kulik, barwny korowód sań przepełnionych ludźmi. Na czele kuligu stał wodzirej, w niektórych regionach było nazwane arlekinem. Zadaniem arlekina było wymyślenie trasy kuligu, która mogła przebiegać przez kilka dni, zresztą bawiono się. Od tłustego czwartku aż do wtorku poprzedzającego środę popielcową. W większym stopniu zabawa zapustowa wywodzi się z czasów Rzeczypospolitej. To wówczas jeżdżono od dworu do dworu, a w Wielkim Księstwie Litewskim od zaścianka do zaścianka. Wówczas też pojawia się zabawa zapustowa, przebieranie się, dzięki czemu kmiotek mógł dorównać magnatowi i tego dnia starano się też wydać panny za mąż. W czasach okupacji carskiej w XIX wieku, jak wynika z raportów policji carskiej, takie zabawy zapustowe niejednokrotnie przemieniały się w starcie z policją carską. I nie zawsze podłożem takiego starcia była piękna idea wolnościowa. Czasami po prostu zabawa zapustowa przemieniała się w pijatycki harmider. Nieodłączną częścią dawnego świętowania zapustów były procesje przebierańców, których twarze zakrywały maski. O znaczeniu tych masek i nie tylko o tym porozmawiam z etnologiem profesorem Libertasem Klimką. Panie profesorze, pan w ręku trzyma maskę. Co symbolizuje maska zapustowa? Ta kaukė symbolizuje na labai svarbu Vilniaus simbolį. Maska ta symbolizuje bardzo ważny symbol Wilna. W tym roku miasto obchodzi jubileusz 700-lecia, a jego symbolem jest żelazny wilk. Prawdopodobnie będzie to jedna z najpopularniejszych masek przebierańców. Te maski są bardzo interesujące, a naród litewski zachował niezwykle archaiczne rzeczy. Okazuje się, że najstarsze maski to maski z wizerunkami zwierząt, takich jak wilk, niedźwiedź, duże ptaki, żuraw i bocian. Etnolodzy uważają, że sięgają one nawet czasów totemizmu. Etnologi mano, kad jie net sieka totemizmo laikus. Czyli zapusty jako święto istniały jeszcze przed chrystianizacją Litwy. Niebejotinai, kad užgavienės, kurias mes švenčiam, tai yra toks įvairių kultūrinių sluoksnių mišinys. Nie ma wątpliwości, że zapusty, które obecnie obchodzimy, to mieszanka różnych nakładających się na siebie warstw kulturowych, począwszy od bardzo dawnych, może nawet związanych z jakąś wspólnotą myśliwską. Są to odległe czasy przedchrześcijańskie, a potem każda epoka wnosiła swoje idee. Teraz obchodzone są one jako chrześcijańskie święto, jednak zawierają wiele tradycyjnych zwyczajów, które dodają pewnej figlarności. W końcu czeka nas 7 tygodni Wielkiego Postu i jak mówi litewskie przysłowie, 7 mil suchego mostu, a na końcu kwitnie róża. Róże to Wielkanoc, czyli zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie zawsze kojarzy się z wiosną. Możliwe, że w dawnych czasach ludzie obchodzili równonoc, kiedy dzień równał się z nocą, kiedy przyroda budziła się do życia, a to ważne święto dla rolników. I to oni zaczynają się do niego przygotowywać. Kiedy dzień ją susilygina z naktymi, i kiedy gamta odbunda. A co oznaczają te procesje przybierańców? Po co to było i jest potrzebne? W wielesnych laikais, kiedy ziemdirbystę mūsų krašte įsigaliojo. W późniejszych czasach, gdy w naszym kraju zaczęto zajmować się rolnictwem, był to tak zwany manizm, czyli wiara, że duchy przodków pomagają w wykonywaniu pracy w gospodarstwach ludzi. Rytuały pozwalały nauczyć się m.in. tego, jakie rośliny rolne uprawiać, gdzie je sadzić, ale także jakie będzie lato. I wszystko to zostało już objęte zwyczajem. I wszystko to było sudięte już i papročius. Tradycje. Które tradycje są ważne, a które być może były ważne, jednak zanikły, a warto byłoby je dzisiaj odnowić.
Aš manau, kad įdomiausia dabar dabartiniam žmogui, šiuolaikiniam žmogui, tos tradicijos visų pirma, kurios... Myślę, że dla współczesnego człowieka najciekawsze są te tradycje, które są interesujące ze względu na swoją historię i które pokazują, jak te warstwy układały się jedna po drugiej w obchodach zapustów. Z drugiej strony mogą być dopełnione takimi współczesnymi, bieżącymi wydarzeniami. ...laikinių aktualijų. Na, sakykim, kai kuriuose jo bendruomenėse... Powiedzmy, że w niektórych społecznościach stało się popularne robienie maski polityka i wyśmiewanie go. Ma to pokazać, że wszystko widzimy. Nie tylko, co robi dobrego, ale też, co robi źle. Lub odwrotnie, zakładając maskę, być może niektórzy wyrażają wobec niego sympatię. W każdym razie to, co w zapustach jest godne uwagi, to wrażliwość na przyrodę. A stąd wywodzą się te zwyczaje, które są związane z przebudzeniem ziemi do nowego życia, aby się odrodziła, a potem wydała plony. Dla rolników to jest najważniejsze. Kad jį atgimtų ir paskui mums išaugintų derlių. Żemdirbiu kultury, to jest najważniejsze. Takie wesołe zwyczaje związane z zapustami to jazda saniami czy wozem, w zależności jaka jest pogoda. Są też huśtawki, no i ciekawe, że wplatają się też obyczaje młodzieżowe. Na przykład odgrywane są upozorowane wesela. To wpływa na witalność nie tylko natury, ale i społeczeństwa. Te zwyczaje pokazują, że społeczeństwo po prostu zachęca, żeby wszystko toczyło się normalnie, żeby naród miał przyszłość, żeby w społeczności nie było takich samotnych ludzi, którymi potem trzeba będzie się opiekować. To taki interesujący aspekt społeczny. Rodo tie poproszę, kad visuomenė tiesiog skatina, kad viskas normaliai vyktų, kad tauta turėtų ateitį. A zresztą jest tam dużo mądrości, dużo było tego ludowego przedstawienia, teatru, dialogów na zapustach, które są bardzo interesujące dla etnologów. Tłumaczą, że większość przebrań to nasi dawni przodkowie, albo jak byli przedstawiani obcokrajowcy, powiedzmy Węgrzy, Żydzi, potem Cyganie. To w żadnym wypadku nie było wyśmiewanie mniejszości narodowych, tylko ludzie ze wsi pokazywali, że oni inaczej żyją, inaczej mówią. Dla nich to byli tacy kosmici z innego świata, z jakiegoś nieznanego miejsca. Cigonai, to nie są patyčios iš tautinių mažumų, jokiais būdais. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie tylko był interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim przybliżył Państwu tradycje i obyczaje związane z zapustami, ostatkami kończącymi okres karnawału. Już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na ty i zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.